Czwartek, 9 listopada, Małgorzata Parys, witam i zapraszam na wydarzenia, a w nich m.in. wyrok w sprawie labradorów. Było to 8 stłoczonych zwierząt zamkniętych w bagażniku. Rozmawiają o zbiorowej komunikacji. Możemy się pochwalić największą w Polsce darmową komunikacją. Pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 3000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Zwierząt, do tego 2 lata zakazu posiadania zwierząt i pokrycie kosztów sądowych w wysokości prawie 6000 zł. Sąd rejonowy w Lubinie wydał wyrok skazujący Ukraińca. Mężczyźnie odebrano w czerwcu 8 młodych labradorów. Psy znaleziono w pozostawionym na słońcu aucie bez wody i dostępu do świeżego powietrza. Proces już raz był przekładany, ponieważ oskarżony nie stawiał się w sądzie. Na ogłoszeniu wyroku mężczyzny także nie było. Oskarżonego Walentyna R***a uznaje za winnego tego, że w dniu 24 czerwca 2017 roku w Lubinie znęcał się nad 8 szczeniętami lasy Labrador w ten sposób, że przewoził je w zamkniętym bagażniku samochodu marki Opel Corsa, a następnie pozostawił je w zamkniętym bagażniku tego samochodu, w ten sposób powodując ich cierpienie i stres oraz wystawiając je na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażały ich życiu i zdrowiu. 29-letni Ukrainiec oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami zeznał, że nie chciał zrobić szczeniakom krzywdy. Tłumaczył, że młode psy były wiezione na handel do Niemiec. Dziś ogłoszono wyrok w tej sprawie. Sąd wziął pod uwagę to, że tych zwierząt było aż 8, a na fotografiach nawet mamy bagażnik tego samochodu Corsa i on jest malutki. Więc było to 8 stłoczonych zwierząt zamkniętych w bagażniku i nawet jeżeli przyjmiemy koncepcję pana oskarżonego, który wspominał, kierując pisma do sądu, sąd je potraktował jako pisma informacyjne, że psy miały tam miskę z wodą, to w tak małym bagażniku 8 zwierząt momentalnie tą miskę rozdeptało. Lubiński wymiar sprawiedliwości zdecydował także, że psy nie wrócą już do mężczyzny. Dodatkowo sąd zobowiązał obcokrajowca do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby. Okres próby sąd wyważył pomiędzy rok a 3 lata, które są dopuszczalne. Uznał, że te 2 lata będą wystarczające, żeby pan oskarżony, który dotychczas był osobą niekaraną, rozważył swoje zachowanie. Przypomnijmy, policjanci z Lubina musieli rozbić szybę w aucie pozostawionym na słońcu, by uratować 8 szczeniaków zamkniętych w bagażniku. Zwierzęta nie miały wody, dostępu do świeżego powietrza, a temperatura na zewnątrz sięgała blisko 30 stopni. Okazało się, że 29-letni Ukrainiec wiózł psy do Niemiec. Zamknął auto, zostawiając szczeniaki w bagażniku i poszedł na zakupy. Według lekarza weterynarii Grzegorza Nowackiego psy zostały uratowane przez policję w ostatnim momencie. Bezpłatna komunikacja publiczna na przykładzie powiatu lubińskiego jest tematem 3-dniowej konferencji, która trwa w Lubinie. W powiecie lubińskim funkcjonuje największy bezpłatny system transportu publicznego w Polsce. Podczas 3-dniowej konferencji przedstawiciele krajów Unii Europejskiej rozmawiają o organizacji i wprowadzeniu bezpłatnego transportu zbiorowego na terenie Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii, Czech oraz Węgier. Przedstawiciele 7 krajów przyjechali do Lubina, by wymienić doświadczenia i porozmawiać o transporcie publicznym. W ramach projektu Peripheral Access goście z Unii Europejskiej poznają nie tylko sposób funkcjonowania na naszym terenie bezpłatnego transportu publicznego. Omawiają również wytyczne i założenia projektu oraz wspólnie zastanawiają się nad sposobami optymalizacji organizacji transportu publicznego na obszarach peryferyjnych Unii Europejskiej. Jesteśmy jakby kimś powiat lubiński, kto ma pokazać, uczyć inne regiony w Unii Europejskiej, jak funkcjonuje transport publiczny na terenie powiatu. Możemy się pochwalić największą w Polsce darmową komunikacją, jaka funkcjonuje w naszym powiecie.
i oczywiście jest duże zainteresowanie tutaj ze strony naszych partnerów z innych krajów, żeby tutaj z tego doświadczenia naszego korzystać. W Centrum Kultury Muza w Lubinie spotkało się ponad 20 przedstawicieli z Niemiec, Austrii, Włoch, Słowenii, Czech, Węgier oraz Polski, którzy są odpowiedzialni w swoim kraju za organizację transportu na szczeblu regionalnym. W żadnym z tych regionów, które są reprezentowane, nie funkcjonuje taka organizacja. No, natomiast oni być może są na bardziej zaawansowanym technicznie, technologicznie poziomie i tutaj my, powiedzmy, możemy my z tego skorzystać, żeby zobaczyć, w jaki sposób my możemy jeszcze naszą komunikację usprawnić, zoptymalizować, żeby była jak najbardziej przyjazna pasażerom. Bezpłatna komunikacja zbiorowa w Lubinie to pomysł prezydenta Roberta Raczyńskiego. Po tym jak pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, od 1 lipca 2016 roku darmowymi przewozami zarządza powiat lubiński. Pod nazwą Powiatowe Przewozy Pasażerskie bezpłatna komunikacja zbiorowa jeździ na terenie Lubina, gminy Lubin oraz gminy Ścinawa. My żeśmy się uczyli od miasta, bo wiemy o tym, że my to przejęliśmy z gminy miejskiej obsługę tej komunikacji. Gmina, z tego co pamiętam, ona też jeździła, podglądała, jak to jest na innych terenach i myślę, że to podglądała skutecznie, skoro to teraz funkcjonuje u nas dobrze. Po roku funkcjonowania bezpłatnej komunikacji powiat ma już doświadczenie w zarządzaniu transportem. Wskazówkami i radami dzieli się z zaproszonymi gośćmi. A najlepiej było, gdyby to funkcjonowało na zasadzie jakby całej komunikacji. No, oczywiście u nas nie ma trolejbusów, u nas nie ma tramwaji. Będzie może kolej. Byłoby dobrze, żeby to było synchronizowane również z koleją. Oni mają takie możliwości, więc będziemy mówili o tym właśnie, jak to ewentualnie można wszystko połączyć, jak to można synchronizować. Georg Werdermann przyjechał do Lubina z Niemieckiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa. Przedstawiciel organizacji zwraca uwagę, że tym, co najbardziej go interesuje, jest podejście mieszkańców do darmowej komunikacji. Chcę bliżej poznać funkcjonowanie takiego systemu i jak reagują na niego ludzie. Tak jak ja zrozumiałem te kwestie, chcemy wspierać miasto Lubin, by więcej ludzi chciało korzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Tutejszy model zarządzania komunikacją jest bardzo ciekawy i jeden z niewielu, jakie można znaleźć w Europie. Darmowy publiczny transport nie jest aż tak popularny. Kiedy zrozumiemy dokładnie, jak ten system działa, możemy chcieć przenieść wzorzec na inne miasta w Europie podobne do Lubina. Georg Werdermann zwraca również uwagę na ukierunkowanie władz miasta na przyszłość. Ludzie tutaj nie starają się polegać jedynie na kopalni miedzi. To jest ważne obecnie, ale w pewnym momencie złoża zostaną przecież wyeksploatowane. Kiedy przyjeżdżasz do Lubina, to widać budowane drogi, rozwijane kolejne strefy inwestycyjne, nowe kierunki dla biznesu. Dobrze obserwować, że administracja w tym mieście przygotowuje się na moment, kiedy stara ekonomia przestanie być opłacalna, a miejsca pracy alternatywne powinny być zapewnione również dla kolejnych pokoleń. Projekt, w którym biorą udział przedstawiciele krajów Unii Europejskiej, ma trwać 3 lata. Dzisiejsze spotkanie to tak naprawdę początek. Od teraz mamy 3 lata na znalezienie konkretnych sposobów na wprowadzenie usprawnień komunikacyjnych. W każdym mieście przeprowadzone będą podobne spotkania. Łącznie przewidziano ich około 8 lub 9. Jedno z nich odbędzie się w Wenecji. Będziemy bardzo szczęśliwi, mogąc gościć ludzi z różnych miejsc w Europie. Chcemy poznać ich podejście do tematu, metodykę i wiedzę. Przedstawiciel Włoch podkreśla, że w przypadku transportu ważna jest również technologia. Ważnym elementem jest technologia jako czynnik bezpośrednio wpływający i współpracujący z planowanymi zmianami. Takie technologie nazywamy ITS, czyli inteligentny system transportu, a jest to w odniesieniu do transportu publicznego z peryferii miejskich. W przypadku Włoch bezpłatna komunikacja zbiorowa miałaby funkcjonować w regionie Triest. Lucio Rubini zwraca uwagę na podobieństwo włoskiego regionu do Lubina. Sytuacja w przypadku naszego regionu nie odbiega aż tak bardzo od tego, co zostało nam przedstawione w Lubinie. Samo miasto jest nieco bardziej rozwinięte, jednak okoliczne małe miejscowości są w wielu przypadkach bardzo podobne. Zaproszeni goście podkreślają, że teraz jest odpowiedni czas na dopracowanie wszelkich szczegółów związanych z bezpłatną komunikacją, również w kwestii jej finansowania.
Aby uniknąć problemu z finansami, konkretne działania planujemy już teraz. Nawet jeśli sama realizacja miałaby wejść w życie za 2 lata, to chcemy inwestycyjnie być do tego przygotowani dużo wcześniej. Projekt jest realizowany w ramach programu Interreg Central Europe w 85% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity budżet powiatu lubińskiego w projekcie to 220 tysięcy euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 187 tysięcy złotych. A artroskopia stawu biodrowego będzie już wkrótce wykonywana w Głogowskim Szpitalu. Placówka stanie się jedynym ośrodkiem w regionie wykonującym tego typu wysokospecjalistyczne zabiegi. Jakie zmiany czekają w związku z tym oddział ortopedii w najbliższym czasie, sprawdzała nasza reporterka Daria Jęczmionka. W głogowskiej lecznicy już teraz przeprowadzane są specjalistyczne zabiegi ortopedyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i sprzętu. Zabiegi w ramach artroskopii stawu kolanowego, osteotomii czy wszystkich innych złamań, które są u nas leczone, są zabiegami wysokospecjalistycznymi. Już wkrótce w Głogowskim Szpitalu, jako jedynym w regionie, będzie wykonywany zabieg artroskopii stawu biodrowego. Artroskopia stawu biodrowego będzie wykorzystywana głównie przy umiarkowanych zmianach zwyrodnieniowych, tak ogólnie rozumianych, a oczywiście wysokospecjalistycznie mówiąc, no to są różne rodzaje konflikty, uszkodzenia chrząstki stawowej, choroby tkanek miękkich, uwolnienia nerwów, ścięgien więzadeł w barku. Obecnie takie zabiegi wykonywane są w dużych miastach, takich jak Poznań czy Katowice. Są przeprowadzane także prywatnie. Wtedy jednak trzeba zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. W Głogowie zabiegi będą wykonywane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak będzie trzeba poczekać w kolejce. Przy tych bardziej skomplikowanych zabiegach ortopedycznych, mówię o artroskopiach, niestety obowiązuje kolejka, dlatego że te środki, które przekazuje fundusz na tak skomplikowane operacje, nie są wystarczające i w związku z tym nie wszyscy pacjenci mogą być na bieżąco obsługiwani, w związku z tym kolejka sięga już w tej chwili ponad rok. W tym roku na oddział ortopedyczny szpitala trafi nowoczesny sprzęt, między innymi przezierny stół operacyjny. Taki stół to w dzisiejszych czasach no, prawdziwy Mercedes. Tutaj znowu się pochwalę, że żaden szpital okoliczny takiego stołu na chwilę obecną nie ma, będziemy pierwsi. Pozwala to dla nas jako operatorów wykonywać coraz bardziej skomplikowane zabiegi, natomiast dla pacjenta jest to przede wszystkim bezpieczeństwo, mniejsza dawka promieniowania rentgenowskiego. Głogowski oddział ortopedyczny zostanie wyposażony za blisko 500 000 złotych. Nowoczesna hala serwisowa kolei dolnośląskich będzie gotowa do końca roku, zapewnia prezes spółki. Inwestycja w perspektywie 10 lat ma przynieść 22 miliony złotych oszczędności, dlatego w tym przypadku dosłownie czas to pieniądz. Do końca roku budowa nowoczesnej hali serwisowej kolei dolnośląskich ma zostać ukończona. Na ponad 2000 m2 będą mogły odbywać się prace przy 4 pociągach jednocześnie. Hala dysponować ma 3 torami serwisowymi. Kanały w 2 technologiach, znaczy kanały wyższe i niższe do obsługi pociągów. To wszystko naraz z pracami torowymi i jeszcze właśnie budowlanymi musimy zgrać. Udaje się to zgrywać, budowa idzie, jak widać, no, ostro idą prace i mam nadzieję, że tak nasz plan, żeby na koniec roku była gotowa, będzie dotrzymany. Ta hala będzie obsługiwać przeglądy tego niższego rzędu, przeglądy codzienne, których wykonujemy około 2000 w roku, także to jest to robić. Prezes Kolei Dolnośląskich podkreśla, że w tym przypadku czas to dosłownie pieniądz, bo ta inwestycja będzie na siebie zarabiać, dając dodatkowo spore oszczędności. W najbliższych 10 latach w kasie spółki zostanie dzięki temu nawet 22 miliony złotych. Powstanie tu także kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Czym konkretnie zajmą się serwisanci? Te pociągi są tutaj napiaszczane, czyli piasek do systemu właśnie napiaszczania kół, który służy do tego, by nie wpadały w poślizg. Są oczywiście sprawdzane hamulce, wszystkie te rzeczy dotyczące bezpieczeństwa muszą być sprawdzane no, praktycznie niemal codziennie. Do tego służy ta hala, by ten tabor nowoczesny w odpowiednim standardzie utrzymać. A do utrzymania jest 20 pociągów elektrycznych i 25 pojazdów spalinowych. Niebawem spółka planuje kupno kolejnych. Póki co jednak kolejarze muszą sobie radzić przy użyciu bardziej tradycyjnych metod.
Już 94% Dolnoślązaków uprawnionych do emerytury według nowych zasad złożyło w tej sprawie wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie wszyscy jednak zdecydowali się przejść na to świadczenie. Niektórzy po rozmowach z doradcami emerytalnymi decyzję o zakończeniu kariery zawodowej odłożyli na kolejne miesiące. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił poprzednie zasady, według których kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65. Przypomnijmy, że koalicja PO-PSL przymusowo wydłużyła wszystkim aktywność zawodową, bez względu na płeć, aż do 67 roku życia. Teraz to się zmieniło. Emeryci, którzy przeszli na to świadczenie po 1 października, to przede wszystkim kobiety, które stanowią aż 60% uprawnionych. Kobiety tradycyjnie te emerytury mają sporo niższe i z tego zestawienia wynika, że naprawdę sporo niższe. Pytanie dlaczego? Idziemy na emeryturę wcześniej. Żyjemy dłużej, zarabiamy mniej ciągle w porównaniu do panów i też mamy przerwy w naszej karierze zawodowej. Wychowujemy dzieci, czasami zajmujemy się swoim rodzicem, współmałżonkiem chorym, więc z tego to wynika. I faktycznie różnica w świadczeniach wynosi ponad 1000 zł. Średnia emerytura kobiety to niespełna 1640, a mężczyzny niemal 2800 zł. W pierwszej kolejności na emeryturę poszły osoby, które nabyły dzięki obniżonemu wiekowi prawo do pójścia, a już nie miały pracy. Po rozmowach z doradcami emerytalnymi wiele osób ostatecznie zrezygnowało z możliwości przejścia na emeryturę ze względu na niekorzystną wysokość świadczenia. Niektórym osobom opłaca się jeszcze popracować, ponieważ z każdym rokiem wysokość emerytury zwiększa się o około 8%, podczas gdy rewaloryzacja otrzymanego już świadczenia jest nieporównywalnie niższa. I dlatego, proszę Państwa, jest to dosyć ważna decyzja, którą zanim podejmiemy, warto skonsultować z naszym doradcą emerytalnym, bo on ma takie magiczne urządzenie, które pozwala wyliczyć hipotetyczną wysokość przyszłej emerytury. Wzór na emeryturę, proszę Państwa, nie ma płci i nie jest ważne, czy my pracujemy tyle, czy tyle, jak długo, ważne jest, ile tak naprawdę zarabiamy i ile się na naszym koncie odłożyło. W subregionie legnickim od 1 września wnioski emerytalne złożyło około 8 tysięcy osób, z czego 6 tysięcy otrzymało już decyzję o przyznaniu emerytury. Dyrektor legnickiego oddziału zapewnia, że obsługa petentów poszła bardzo sprawnie i obyło się bez kolejek, ponieważ do tego zadania zatrudniono dodatkowe 23 osoby. Te wnioski płynęły w miesiącu wrześniu, październiku, 2 miesiące. Wydaliśmy decyzji w sumie ponad 5 tysięcy, 5-6 tysięcy decyzji, czyli średnio miesięcznie 3 tysiące. Średnio miesięcznie w okresach poprzednich wydajemy decyzji około 700-900 w zależności od miesiąca. Około 1000 osób z naszego subregionu ma już naliczoną emeryturę, ale nie dostarczyło jeszcze ostatniego świadectwa pracy. Co ważne, bez względu na wysokość świadczenia, każdy emeryt może dorobić dowolną kwotę. Nawet rekordzista z legnickiego oddziału, który otrzymuje około 15 tysięcy złotych emerytury i, co ciekawe, nie jest to pracownik z branży górniczej. Uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, piknik militarny pod halą Regionalnego Centrum Sportowego z amerykańskimi żołnierzami i grochówką, tak świętować będą 11 listopada lubinianie. Obchody Święta Niepodległości w Lubinie będą transmitowane na żywo przez telewizję regionalną.pl. Na obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości zaprasza prezydent Lubina Robert Raczyński. Tradycyjnie zapraszam wszystkich Państwa na 11 listopada. Tradycyjnie będzie fajnie i przyjemnie. Tradycyjnie zobaczymy, czy jesteśmy bezpieczni w Polsce. W tym roku uczestników pikniku militarnego czekają małe zmiany. Przede wszystkim zmienia się lokalizacja. Już nie jak co roku na Błoniach, ale pod halą Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Chcemy przyzwyczaić ludzi do tam miejsca pobytu. Generalnie wszystkich festiwali, wszystkich koncertów chcemy właśnie organizować w tamtym miejscu, dlatego że hala nam gwarantuje w razie czego też zabezpieczenie się przed deszczami, przed różnymi niezapowiedzianymi wizytami pogody. Tradycyjnie jak co roku czeka mnóstwo atrakcji, począwszy od atrakcji dla naszych najmłodszych uczestników, czyli jakieś bezpłatne dmuchańce, eurobungee i inne tego typu zabawy. Dla najmłodszych również będą i dla wszystkich pojazdy wojskowe, czyli sprzęt Wojska Polskiego. Dla mieszkańców przygotowaliśmy kilka tysięcy bezpłatnych porcji grochówki i bigosu wojskowego, także naprawdę warto przyjść. Wiele frajdy przede wszystkim dzieciom sprawi na pewno pokaz sprzętu wojskowego. Czogloopard, Rosomak i inne sprzęty, które co roku przyjeżdżają. Będzie w tym roku też
Inne będą też atrakcje, ale to już jak przyjdą Państwo na piknik, to będą mogli się przekonać, co nowego w tym roku wojsko nasze przywiezie. Uroczystości 11 listopada w Lubinie rozpoczną się mszą świętą o godzinie 11:30 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie o godzinie 13:00 odbędą się uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolejnym punktem programu w tym dniu jest o godzinie 14:00 piknik militarny. Na zakończenie odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Koncerty, prezentacje, wydarzenia sportowe, barwny korowód, żywa flaga to tylko niektóre z atrakcji, które czekają na legniczan z okazji Święta Niepodległości. Będą kotyliony, będzie prezentacja sprzętu wojskowego, pożarniczego, także innych służb związanych z bezpieczeństwem. Będzie degustacja gęsiny, będzie też tradycyjna już legnicka biało-czerwona żywa flaga. Trzeba być koniecznie, ale od wielu, wielu już lat legniczanie, jeśli chodzi o udział w obchodach tego święta, bardzo radosnego święta, nigdy nie zawodzą. W Głogowie tradycyjnie już obchody Święta Niepodległości rozpoczną się mszą świętą. Tradycyjnie również odbędzie się patriotyczna uroczystość przy pomniku dzieci głogowskich oraz uroczysta sesja Rady Miasta i Powiatu. W tym roku w Głogowie wyjątkowe święto, ponieważ oprócz uroczystości patriotycznych obchodzić będziemy także stulecie szczypiorniaka w Polsce. Czyli łączymy uroczystości patriotyczne ze sportowymi. I tak zaczynamy już od 9:00, msza święta w Kościele Bożego Ciała. Wyjątkowy dzień w roku, wyjątkowy dzień w historii naszego państwa i myślę, że obowiązkiem każdego mieszkańca jest uczestniczenie w przygotowanych uroczystościach patriotycznych. 11 listopada to święto ustanowione 80 lat temu, by uczcić powrót Polski na mapę Europy po 123 latach zaborów. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.